Witajcie w kolejnym filmiku, tym razem tutaj taki event, który został dodany z racji reworku Rebelii, Bounty Hunterów, którym mamy, możemy powalczyć właśnie tymi Bounty Hunterami, Rebel Roundup, Assault Battle, który ma 3 dni aż do przejścia. 3 tiery są i potrzebni są Bounty Hunterzy oraz Imperial Troopersi, także tutaj no cóż, z racji braku Bounty Hunterów to sobie zabiorę Imperial Troopersów. Mamy tutaj ostrożną strategię używać, także jak najbardziej będzie to ostrożna strategia i sobie zabiorę tutaj Imperial Troopersów i może IG-ka jako tego ostatniego, chociaż Snow Trooper jest całkiem ciekawy. Ale tylko niestety słaby tam chyba gear 8 czy 9, więc wsadzę coś mocniejszego i 8 tierów, a jak widzimy na początek mamy tutaj walkę z Roach One'ami i tutaj coś ciekawego, Rapid Fire, raz na 10 tur można sobie użyć, o, że ta postać może 5 razy aż zaatakować, między 1 a 5. Zwiększającą się precyzją na atak. Ciekawe. Death Trooper by mi się tu przydał. Może tak. Nie chcę atakować Malbusa. Zwiększę speed, bo tutaj długo będziemy walczyć. Nie wiem, czy chcę używać tego trzeciego skilla. Użyję pierwszego. Dobra, dispel. O, Malbus zrezystował chyba. Nie zdążyłem zauważyć. Dobra, Malbusa już nie ma, także bierzmy się za tego IG-ka. Coś ten speed taki duży, większy jakby niż 4 się wydaje. Bo strasznie coś szybko biją, tak szybko chyba nie bili aż. Dobra, Pao, on dodaje. Offensa. I nie ma Scarifa. Dobra, kolejni Rouchwani. Nie będzie Cassian, a ja się będę tutaj tantował dalej. Może tak, żeby ściągnąć im te buffy. Critical chance up. Sieczkarnia. No, K2 się tu otancił, ale dobije już tego Cassiana. Dobra, zostało 2 Scarifów. O, miss. I ten Rebel Spy, droga szybko poszła. Next. O, Feniksy. Na wszelki wypadek będę bił Kanana. Dobra, mogę teraz spokojnie bić tutaj Ezrę, Sabinkę. Ale hitnął sobie ten Short Trooper, chociaż... Tak, Offense Up, Critical Damage Up to i Critical Chance. Strasznie mocne buffy. Zeta na wersie, więc mocno. Tutaj ten pierwszy tier szybko przejdę, a w następnym będę chciał pokazać, jaki tutaj mam tych Imperial Troopersów gear, jak to speed wygląda. Tutaj po prostu przebyć, jak to wygląda. O, Lobot. Może tak? Przelećmy tutaj tego Lando. Teraz Wingard. Niech ten Bespin teraz tutaj szybko spada. Dobra. Szybko leci tymi troopersami, nie powiem. O, Wedge Bixy. Tak zwane Wixy. A, mogłem Death Trooperem, ale trudno, muszę podstawowymi atakami klepać, bo Bix został na posterunku. Dobra, teraz Daze. Za drugim razem szedł. O, mój jajczyk tam trochę otrzymał, ale niestety ani HP, ani protection za dużo nie ma. 6. Akbarito. O, został sklepany. Dobra, jeszcze 3. I ostatni Rebel Soldier. Uff, nie ma.
Siódmy tier, przedostatni. Han Solo. Może spadnie? Nie spadnie. Zanim zdążył uleczyć, znaczy uderzyć, ale i tak uderzył raz, co nie zbyt wiele zmieniło tutaj. Dobra, dwa strzały od Death Troopera, prawie jak Han Solo. 7 na 8. Znaczy 8 na 8, patrzcie, zamyślony przez sekundę. Mamy Rolo, mamy CLS-a, może Dace? Dobrze, że on bije dwa razy. Dobra, Critical Chance, wyrzućmy się w tego CLS-a. Nie ma. Dobra, może dobiję tych z tyłu. No, speed upa dostali. Dobra, Rolo. Sprawdzę, jak to działa, ten ostatni skill. 3, 4. Ile misów? O lol. Deathmark, nara. No, taki IG, jak sieknie 5 razy, to boli. Więc w bonusowym mam nadzieję, że to pójdzie. Sporo tych shardów, naprawdę. Milion jeszcze dodatkowo. O, to najcenniejsze z tego wszystkiego. A reszta do shard shopu, więc będzie bardzo bogaty shard shop dzisiaj. I mamy very hard, czyli też pięciogwiazdkowych. O, to dobrze. Gier 10, 7. Siedmiogwiazdkowe najlepiej mieć. Dobra, a ja moi Imperial Troopersi, bo tych nie pokazałem wcześniej, a teraz to zrobię. Po tym, jak przyszedłem pierwszy tier, mam General Verse, oczywiście na liderce, z Zetą na liderce. Gear 11, tylko 6 gwiazdek, speed ustawione 64, trochę mu też potensy dałem, tutaj 47 aż procent, żeby tutaj te wszystkie skille działały. Ten ability block, speed up, znaczy speed up to akurat nie, ale bardziej to ten ability block. Short Trooper, niestety ciągle 6 gwiazdek, ale farmie go dzielnie. Gear 11, jak widać, więcej się tu nie da dać, bo dopiero na 7 gwiazdeczkach. Full Omegi, speeda 63, ale tutaj najważniejsze jest health, myślę, na Short Trooperze, bo on leczy, leczy przede wszystkim. I tutaj on leczy 24% od życia, więc tutaj zdecydowanie health mody. Mam następnie Death Troopera, który jest na girze 12. Nie chcę mu tej zety dawać, bo krenik tylko 7 gwiazdek i gir pierwszy, więc nie mam tam jeszcze co robić. 57 speeda, tak sobie, i critical damage, oczywiście też mody, żeby on sobie klepał. Następnie jest Verse też ze speed modami, gear na razie 10. Widać Omegi, ale bez zety. 56 speeda w sekundary i critical damage mody. No i ostatni jest IG88, któremu lidera no nie daje chociaż 3 Omegi tylko, ale tutaj ten unik z tym payoutem do kontraktu mu dałem. Gear 11, blisko 12, ale długi czas niestety nie będę go robić. I oczywiście mody critical damage, chociaż coś mi to nie pasi. Musiałem komuś przełożyć, no tak, bo tu jest offense. Dobra, przełożyłem komuś mody, dlatego mi nie pasowało, bo trójkąt nie w critical damage, ale może tak na razie zostać. Dobra, i zaczynamy tak samo, tylko tutaj przeciwnicy pierwsi. Dobra, podstawowy atak, myślę. Dispel zejdzie coś. Zeszło. Dobra, więc możemy sobie klepać spokojnie po innych. Teraz AOE. A, dobra, znowu taunt. Dobra, sklepmy tego Malbusa. O, body. Z tyłu. Placek niestety w tej grze. Dobra, doklepać go trzeba. I Scarifa też już nie ma. Dobra, 2 na 8. Przejdźmy się przez Cassiana. No, trochę tutaj więcej trzeba zużyć.
więc nie będę raczej oszczędzać. Teraz prędzej, bo zostały placki. Dobra, jednego skarifa nie ma, teraz drugi, brat bliźniak. I został K2, SO, Dace. A nie, bo ma Tena City. Up. Poszła. Faza trzecia. I zaczniemy znowu od Kanana. Critical chance, ale i tak Kanana nie wchodzi. Dobra, można teraz klepać po wszystkich pozostałych. Dobra, Hera może. Chociaż Sabin też nie byłaby złym wyborem, ale już niech tak zostanie. Poszło. Niech będzie teraz Zeb. Zestunowany, super. Poszło. Faza czwarta, czyli środeczek. Lando, na dzień dobry. A stun nie wszedł. Na wszelki wypadek się tantuje. I właśnie tam critical avoidance, żeby mieć. O, dispel. Klepią trochę mnie. O, miss. Właśnie, tutaj już ciężkawo. Ten Lando, staram się go usilnić, chociaż on tutaj najtwardszy jest. Dobra, może Lobot. Tu też troszkę robi obrażeń, podleczę się. Chociaż będą mi go klepać oczywiście teraz. Wersę muszę tutaj przyspieszyć. Ach, kurczę, podleczył. No jak to będzie w tym bonusowym? Ciężko to widzę. Dobra. Zostało jeszcze dwóch. Poszło. Dobra, Dace może wejdzie. Super. AOE. Niech wejdzie teraz wecz. Dobrze, super. Poszło. Szósty tier. Akbarito znowu. Full protection, tak w ogóle już mój short trooper ma w międzyczasie, więc to tutaj ładnie działa. Wersa. Coś czuję, że Deathmark w bonusowym będę musiał bardzo często używać. Tylko Asoka sobie zdejmuje, więc to jest problem, że w nią nie mogę rzucić za bardzo. Ale i tak, jak Deathmark w focie, to obrażenia ogółu bardzo duże od Deathtroopera. I dobra, Han Solo znowu pierwszy. No nie zestunowany niestety. A mnie zestunował. Dobra. Teraz staram się oszczędzać wszystkie ability, żeby mieć gotowe na następną walkę. A Ajik może szybko spaść w następnej fazie. To jest problem. Dobra, jeszcze jeden Soldier i Chewbacca. Poszło. A więc ostatnia faza w tym tierze. I CLS-a najlepiej byłoby klepać sobie. Critical chance up. Chcę rzucić wszystkich. Dobra, to użyję. Nie chcę CLS-a widzieć. O, 5 razy nie było, ale nie jest źle. Dobra, może tak. Short trooper to bez sensu, żeby bić 5 razy. Dobra, wers, niech to bije. Dobra, teraz mogę sobie to użyć, myślę.
Ale misów. Dobra, Deathmark niech będzie. Ten Deathmark fajnie klepie. Dobra, Shock Trooper, tantuj się. O, że niech klepie wers 5 razy. Ale dodżów, matko. Wolę AOE, oddaj Jika. AOE kolejne i zostaje sama Ahsoka. Deathmark. 48 tysięcy. Z Deathmarkiem. Masakra. I kolejna ilość shardów. Duża. I znowu milion. Ach, to jest kurczę. Bardzo fajna nagroda. Szczególnie z tymi modami teraz. I Bounty Hunter Imperial Troopers 7 gwiazdek. Wrócę jeszcze szybko tylko do nagrod, bo nie za dobrze chyba je pokazałem. Jak widać, tych rebeliantów, którzy tutaj są, jest sporo, łącznie ze statkami w każdej z faz, chociaż no podchodząc do ostatniej, to już raczej wszystkich się ich ma, bo jest event dość trudny. W każdym bądź razie, jak widzicie, to sobie zmienię na Snowtroopera, który tam szału nie robi, bo tylko gear 8. Dobra, obaj Scarifowie się otantowali. Dobra, ściągnę z nich te tanty teraz i spróbuję Chiruta jak najszybciej tutaj sobie zbić. Udało się. Dobra, teraz AOE będzie Snowtroopera, bo on dość mocno bije. I lecimy dalej po prostu. No, Snowtrooper jest oczywiście Imperial Troopersem, więc tutaj pomaga znacznie, chociaż gear tylko tam jest 8, więc szału nie robi, nie pożyje długo, ale bije dość mocno i jest na pewno pomocny i dużo turmetera tutaj i wszystkiego na pewno pomoże. Bo IG niestety bardzo szybko padał w moich próbach, raz tylko doszedł do ostatniej fazy. Więc spróbuję sobie teraz tym Snowtrooperem, myślę, że nim będzie troszeczkę łatwiej. I AOE, widać 13 tysięcy, więc bije jak IG, pomimo gear 8 tylko. Dobra, może dobiję tego K2 i teraz szybko Jyn, żeby nie wskrzesiła mi tutaj nikogo. I spokojnie teraz za tych Scarifów się zabiorę. Okej, leci. Trzecia faza. Trzeba się przedrzeć przez nią szybko. A tutaj oczywiście są Feniksy. Nie ma tutaj chyba o tak zwanej Omegi na Herze, bo kontry nie działają od Kanana na wszystkich, więc przejdę tutaj dość sprawnie. Niech spadnie ten Kanan, teraz AOE dobije. Spokojnie Gareba. Teraz został Chopper, spadło to szybko. Czwarta faza, tutaj bardzo ważne, żeby zbić któregoś z tych Bespin Wingardów, bo no, niepotrzebnie ten skill, ale nie ma znaczenia za bardzo, żeby naładować Deathmark oczywiście od Death Troopera. Rzucałem tych granatów sporo, ale na szczęście wszyscy żyją. Nie było chyba klęza od Lobota, więc ja na to jeszcze zaczekam i w następnej turze dopiero bym chciał rzucić Deathmark na Lando. O, chociaż moi Imperial Troopersi są tak szybcy, że Lobot chyba nie zdąży. Dobra, bo Lobot w tej walce, tak samo i Lando, są bardzo twardzi, więc tutaj ten Deathmark jest niezwykle ważny. Żeby na Lando przede wszystkim rzucić jako pierwszym, bo są strasznie, strasznie twardzi. Bez tego nie polecą. Ale idzie teraz spokojnie, mogę w międzyczasie o tym Rapid Fire skillu tutaj o co nieco powiedzieć. Dla Imperial Troopersów daje to, że 5 razy bije, natomiast dla Bounty Hunterów daje 100% critical chance, critical avoidance, rest też i cooldownów. Natomiast niby fajniej brzmi te 5 ataków od Imperial Troopersów,
ale minus jest taki, że oni często strasznie nie trafiają przy tym. Oj, nie ma żadnego Daze'a. To jest zła informacja. Więc tutaj będę teraz klepał Wedge'a. Ten czas. Dobra, może teraz? Dodge i... O kurcze. Trochę pechowo. No właśnie, ten Bix tam ściągnie kogoś za sobą. Może teraz? O kurde, no kolejny raz nic. Dobra, może tak. O, wystarczyło. Spoko. Zostaje tutaj ta dwójka. Ale dziwnie z tym Bixem było strasznie. Żaden Daze nie wszedł. Ale mniejsza, przeszło tutaj bez jakiegoś większego bólu. Szósta faza, mamy Akbara na liderce. No jeszcze chwilę. Spadnie. Dobra, teraz ten pilot. I oficer. Zostaje tutaj reszta. Spoko. Siódma faza. I tutaj oczywiście Han Solo. Bez kontr na szczęście. Dobra, i przelećmy przez niego szybko. Miał być szybko. Dobra, udało się teraz. I szybko tam może z tyłu tych Rebel Soldierów, póki się nie tantuje Chewbacca. I już powoli będę cooldowny sobie starał trzymać, żeby na następną, ostatnią fazę było, chociaż na Versa nie utrzymam, bo bardzo szybko to leci. Okej, zostaje teraz ta faza ostatnia, gdzie trzeba tutaj kogoś z tyłu zbić, żeby ten Deathmark sobie naładować. Niestety tutaj R2-D2 jest takim dużym minusem, bo on jak kogoś ukrywa, to jeszcze ściąga debuffy, więc to jest takie śmiercionośne, trzeba tutaj podejść tak, że będę chciał Deathmarkiem zabić sobie tutaj tego R2-D2 właśnie. Chociaż nie muszę, jednak nie weszło tutaj na Leję. No dobra. Więc szybko tutaj będę chciał tą Leję zbić, póki mogę. I poszło z Deathmarkiem. Może teraz tego Scarifa, bo on tam już ledwo stoi. Chociaż wiadomo, speed up daje wszystkim. Ale mniejsze o to, teraz R2-D2, bo CLS jest schowany, Deathmark będę chciał na niego rzucić, jak tylko to będzie możliwe. Widzimy, że R2-D2 też jest twardy, twardy zawodnik. CLS na szczęście nie. Ma kontry, wygląda na to, że nie. Dobra, Deathmark. I szybko tutaj CLS-a zdjąć. Poszło, superancko. To teraz R2-D2. Zobaczę, czy Deathmark jeszcze tam gdzieś na niego będę miał. Może tak, może AOE rzeczywiście. Nie mam Deathmarku, to muszę bez niego bić. Ale sobie tutaj spokojnie to spadnie. Ten R2-D2 jeszcze z 3 ciosy gdzieś. Critical chance. Poszło. No to zostaje sama Ahsoka Tano Fulcrum i tutaj chyba już teraz nawet spadnie, także jest. Udało się. Co ciekawe, Snowtrooper gear 8 lepszy niż gear 11 IG-88, ale cóż, on tam z tego leadershipu od Versa nic nie zyskiwał. A widzimy tutaj też ability material do statków. No i tutaj po 5 szardów. No szału nie ma, ale i tak z tego jestem szczęśliwy, bo dzięki temu mogę shard shop swój tutaj załadować, a dzięki temu już mam prawie 8000, także no już ponad 8000 załadowane. Także dobrze, że ten shard shop, ten event przynajmniej mi ładuje. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że przydał wam się ten filmik. I tutaj cóż, Imperial Troopersi są mocni. Nie wiem, jak sobie Bounty Hunterzy poradzą, bo oni dość słabo wyglądają, ale
W teorii powinni. Dobra, w każdym razie trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.